siwy włos. Widać będzie. Nie dosyć, że byłem u fryzjera. Poszła. Poszła? Tak. Cześć, witajcie na naszym kanale YouTube Bombowe Metamorfozy, czyli jak zrobić coś z niczego. W dzisiejszym odcinku chyba specjalnym spełnienie marzeń mojej siostry i mojego szwagra. Mieliśmy zaszczyt, a dla nas to było bardzo trudne, przede wszystkim dla mnie, żeby tutaj niczego nie spartaczyć, żeby nie chwaliła się moja siostra z moim szwagrem, że mieli taką firmę remontową, która wszystko im rozwaliła i po prostu nic z tego nie ma. Mam nadzieję, że spełniliśmy ich oczekiwania. Szpachlarz Sebastian, Marek Elektryk. I dokończyliśmy i zrealizowaliśmy tą metamorfozę. Proszę. To są główni świadkowie tej metamorfozy, Ola i Artur. Poprosili nas o metamorfozę pokoju i kuchni. Tutaj była dziura. Pokój był przejściowy z kuchni po poprzednich właścicielach. Jakoś robiliśmy ciach, pach, Marek nie? Parę cegieł, nie? Młotek, puk, puk. Później dyska z tu. I wyszło. I sufit tam na głowę spadł. No. Ojej, takie tam drugi, no, delikatne otarcia, potrubowania. Przeżyjemy. Remont trwał 4 miesiące, to nie jest to nie, nie odejmuj. Nie odejmuj. Dobra, to nie odejmuję. 4 miesiące, no jakoś... Mogę mieć pytanie? Jakie, mianowicie? A czyli to był pomysł, żeby zaślepić tą kuchnię? A czy mój nie? Mi się podobało tamte wykonanie. Tu gospodarzy. Tak, tutaj chcieliśmy właśnie, ponieważ mieliśmy tutaj bardzo duże pomieszczenie. Chcieliśmy tak przyszłościowo właśnie dla kolejnego dziecka po prostu przeznaczyć pokoik. W związku z tym oddzieliliśmy kuchnię od tego tej pokoiku, no i tym samym mamy pokoik, co prawda nieduży, ale myślę, że na pewno się przyda i spełni swoją funkcję. Wystarczy. Od czego zaczęliśmy? Zmienialiśmy tutaj całą elektrykę. To jest mieszkanie z wielkiej płyty. W związku z powyższym stara instalacja aluminiowa. Jakżeśmy tutaj z Markiem, z elektrykiem Markiem odkuwali tą całą instalację. Okazało się, że część tej instalacji była popalona. W ogóle nie było możliwości, żebyśmy ją pozostawili. Aha, mieliśmy bardzo duży problem z sufitem przede wszystkim, nie? Bo sufit jest podwieszony, a niestety natrafiliśmy na coś, z czym nie mogliśmy sobie poradzić. Ale sobie poradziliśmy, obniżając ten sufit o 3 cm, ponieważ on nam po prostu zlatywał. Był źle poprzednio zagruntowany. Po prostu pod wpływem tarcia ręki ten sufit był tak popylony, jakbyś rzucił sobie po prostu z ręki, z garstki mąkę. Tak to wyglądało. Nie mogliśmy sobie poradzić, zrywaliśmy, szpachlowaliśmy jeszcze raz, pojawiały się pęcherze. No i nic dodać, nic ując, tylko położyliśmy. Zresztą można. Słychać, sufit jest podwieszany, no i jest teraz tak, jak powinno być. A się zaczęło od tego, że sąsiadka wpadła z góry na dół, nie? No tak, co zrobić, nie? Drugą część, którą chcemy wam pokazać, to ich kuchnia marzeń. O, spędziliśmy trochę czasu na projektowaniu tejże kuchni. Oczywiście dogodzić mojej siostrze to było bardzo trudno, ale coś mam zrobić, nie? Ta kuchnia wymarzona również jest, ale ja z tej pięknego piekarnika z Markiem ciasta nie doczekaliśmy, nie zjedliśmy. A miało być. Nie? I od dzisiaj, dopóki nie będzie ciasta, nie wyjdziemy z tego mieszkania. Ja wiem, że będą żały. Bo miało być. To jeszcze zaprosimy ich na ciasto z piekarnika. Ja bym też chciał kawałeczek. Dobrze, to zaprosimy kamerę stelesz. Dobrze, to idziemy dalej. Powiem w ten sposób. My to słyszeliśmy, jak skończyliśmy kuchnię, że zaproszę. A minęło już pół roku. O, ale to nic. Okej. Okay. No i pan elektryk zaczął tutaj od wymiany tejże tutaj instalacji. Nowa jest łóżka, nowe esy wrzucone, nowe gniazdko założone. Wyobraźcie sobie, że ktoś poprzednio tutaj umiejscowił bardzo duży dzwonek. W tej chwili jest malutki dzwonek schowany w skrzyneczce. Sprawa jest załatwiona, nową lampa. Przemaliowaliśmy tą stronę, tej strony żeśmy nie ruszali. No i zapraszamy teraz was do kuchni. Marek, coś chciałeś powiedzieć? Ja już powiedziałem przed chwilą. Tak. No ale nie, no jeszcze raz musisz powiedzieć, bo tam to się nie nagrało.
Zaczekaj. Że oszpachlowanie było. A, dobrze, bo to było 20 minut jeszcze gadania w międzyczasie, więc spoko wodza. Chodzi o to, że Sebastian podkreślił, że szpachlowania na dole na korytarzu nie było, bo jest bardzo nierówno, to tylko tak podkreślił, że nie robiliśmy tego, nie robiliśmy. Że to nie on szpachlarz? Szpachlarz tej nie, absolutnie nic, absolutnie. No i drugą częścią to jest oczywiście ta wymarzona kuchnia. Kuchnia dosyć wymagająca, składająca się z dwóch części, prawej i lewej. Po prawej naszej stronie mamy zlew, zmywareczkę, palniki, szufladeczki, oczywiście część dolną i część górną. Musieliśmy również tutaj zmieścić gazomierz, który jest w tej szafce narożnikowej. Również musieliśmy gdzieś wyciągnąć wentylację. Tak, i Marek od kilku już projektów wpadł na wspaniały pomysł i wentylacja sobie idzie tam górą pięknie i zwieńczenie jest w narożniku ładną klatką wentylacyjną, bardzo ładnie się to spina estetycznie. Stół też naszego wykonania, do tego tutaj ta lewa część, w której zmieści się piekarnik z mikrofalówką i oczywiście lodówką, bardzo fajne blaty. Kolor taki szczotkowana blacha aluminium, także z firmy Krono. Jeżeli chodzi o fronty, wybrali tutaj fronty Egera. No oczywiście fronty górne lakierowane w delikatnym takim szarym kolorze. I do tego płytki, które fajnie się też mienią, mają różne kolory, szary, mniej szary. Wszystko ze sobą współgra. I płytki na podłodze drewniane. No, było ciężko z uwagi na to, że w blokach są tak małe pomieszczenia, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. Ale palce wszystkie. I wspomnę tutaj o kosztach, bo pytacie również nas, ile kosztuje tego typu remont. To z wymianą elektryki. Powiedzmy, ta tutaj część to jest około 33 metrów kwadratowych. Jeszcze tutaj żeśmy również robili szafkę w środku przedpokoju, szafkę wnękową. Wszystko łącznie z dodatkami, jakimiś biblotami, zamknęli się w kwocie 50 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o sprzęcie. Sprzęt też jest dosyć drogi, fajny, ale no, ma służyć. Ale dużo opylacka nie jedliśmy. No, może się kiedyś doczekamy. Także generalnie koszt tego remontu 50 tysięcy złotych na gotowo. Wchodzą, mieszkają, wyczyszczone i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda cenowo na rok 2023. Teraz będziemy robili też kolejną metamorfozę i jako taka ciekawostka z panele, który zakładaliśmy w zeszłym roku, bo też będziemy robili drugą część danego mieszkania, podrożały o 20 zł, 65 na 85 zł za metr paneli, także no niestety po roku czasu też te ceny drastycznie wzrosły, tak to wygląda. To nie przez inflację? No i myślę, że podejdziemy, że zaczniemy do podsumowania tego naszego odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nam na nasz kanał. Was to nic nie kosztuje, nam pomaga rozszerzać. Przede wszystkim, żebyście się też inspirowali naszymi metamorfozami. Poprosimy jeszcze naszych włodarzy, niech powiedzą dwa słowa, czy żałują, że mnie jako brata wzięli, a Ciebie jako pomocnika brata się spisałeś, czy nie? Na pewno chcesz? Spróbujemy. No ostatnio bili. Dobrze. Idziemy po nich. Jesteś najwyższa. Możesz wujowi napluć na głowę. Nie, takich rzeczy się nie robi, nie? Powiedz, wysoki. No i nasze dwie gwiazdy. Jesteśmy w podsumowaniu tego odcinku rodzinnie. Mam nadzieję na wesoło. Cóż, myśmy się z Markiem już nagadali. Marek bardzo dużo dzisiaj powiedział w tym odcinku. To dobrze. Ale wykorzystałem na trzy odcinki z góry wykorzystałem słowa, nie? Tak naprawdę ja dużo powiedziałem, ale podsumowanie chyba należy do Was. Nie wiem, Ola, Artur, czy jesteście zadowoleni, czy spełniliśmy Wasze marzenia, czy jednak nie, czy będziemy poprawiali. A od tej małej księżniczki dostaliśmy taki piękny rysuneczek z napisem: wujku, poproszę o piękną kuchnię. Tak? Czy jest piękna? No, ale tak. Mogła być ładniejsza? To wystarczy. Bardzo ładnie. Nam się bardzo podoba, jesteśmy tak. Bardzo zadowoleni, naprawdę zupełnie inaczej nam się teraz tutaj funkcjonuje. Wszystko jest sprawne, mamy zmywarkę przede wszystkim, bo tam jej brakowało. A Adela, Tobie się podoba kuchnia i pokoik? Tak. No to super. To najważniejsze. Tak jest, tak. Jak dzieci tak. Zadowolone, to i my zadowoleni. Tak, ja się najbardziej cieszę ze zmywarki, bo ja zawsze zmywałem naczynia, także... Dla mnie to jest wielka radość, że mogę je włożyć i
Artur nie widać, ale Artur jest, no, już jest wiekowy 60 lat, także 60 lat myje to naczynia. Wiecie, jak jest. Tak jest. Tym wesołym akcentem kończymy ten odcinek. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Pa. Cześć. Pa.